Wojciech Kościelniak, wybitny reżyser. Dzisiaj się spotykamy ze względu na Quo Vadis, najnowszą sztukę, którą będzie miał Pan przyjemność wyreżyserować tutaj w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Panie Wojciechu, dlaczego Quo Vadis? Tych powodów jest kilka. Zacznę może od tych najważniejszych. To jest, wydaje mi się, ważna literatura polska, chociaż krytykowana przez wielu i mam wrażenie, że może nawet słusznie. Niektóre wątki, niektóry sposób patrzenia na rzeczywistość się zmienił od czasów, kiedy Henryk Sienkiewicz pisał tą powieść, ale rdzeń, wydaje mi się, jest szalenie istotny. Po pierwsze, dla mnie ta powieść jest powieścią, jest opowiadaniem o zmianie epok. Jakby można się dzięki tej pracy przyjrzeć, w jaki sposób działają te mechanizmy, że jedna z epok, która jest w szczytowej formie, czyli w tym wypadku Cesarstwo Rzymskie, nagle w najmniej oczekiwanym momencie stacza się i traci swoją siłę, a te siły najbardziej prześladowane stają się dominujące. To nie jest czarno-biała sytuacja, a trochę w książce rzecz została pokazana czarno-biało, że jedna strona jest dobra, druga jest zła. Oczywiście też nie zaprzeczę sobie w tym momencie, osoby takie jak Petroniusz, prawda, nie wiem, trochę Winicjusz pod pewnymi względami, to są osoby, które tworzą tamten opresyjny system dyktatury Nerona, no ale jednocześnie krytykują go, prawda. Ta książka pod pewnymi względami się zestarzała i wydaje mi się, że ataki na Quo Vadis, te głosy, które mówią, dla mnie jest to płaska książka, bo są takie głosy, które mówią, że jest zbyt jednowymiarowa, ja uważam za uzasadnione w dużym stopniu. Ale jeśli ktoś zada sobie nieco więcej trudu, żeby czytać głębsze warstwy i to, co można z tego wydostać, to wydaje mi się, że się może tą książką zainteresować jako tworzywem spektaklu teatralnego, który można przetworzyć. Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby opowieść była wiarygodna. Na przykład, jak się rodzi pytanie, a dlaczego tego nie umieścić w starożytnym Rzymie, tak jak to zostało napisane? Ja bardzo lubię zostać wiernym autorom i temu opowiadaniu, natomiast czasami mam wrażenie, że to jest konieczne. Konieczna jest zmiana epoki po to, żeby opowieść mogła trafić do widza. I teraz mam poczucie, że jeśli byśmy kazali tym wszystkim postaciom w tych długich togach rzymskich tańcować w sandałkach, to nie opiszemy drapieżności, którą niesie ze sobą ten świat. Bo sam ruch materiału, sam ruch jakby kostiumu bardzo wiele znaczy. Bo jeśli zostawimy to w tych czasach starożytnych, to mam wrażenie, że wielu ludzi by oglądało to jako efektowną bajeczkę, że tak powiem, a zależy mi, żeby tak nie było, żeby jeśli mówimy o jakiejś seksualności, to żeby ona była dojmująca. Jeśli mówimy o brutalizmie, to też żeby był dojmujący. Chwytamy trochę widza za gardło tym spektaklem. Chciałby tego nigdy pan? Nie wiemy. A chciałby pan? Bardzo chcę, zawsze jest to moją intencją, żeby widz nie siedział obojętny, a więc był w pewien sposób chwycony za gardło. Czy to poprzez miłość, czy nienawiść, czy seksualność, czy poprzez, nie wiem, ciekawe zdarzenia, relacje między ludźmi i tak dalej. Bardzo mi zależy na tym, żeby chwytać za gardło, ale to jest najtrudniejsze i to się raz udaje, raz nie. Chcę powiedzieć, jest takie powiedzenie, człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. I my tutaj możemy to, co do nas należy, to jak najlepiej wykonać swoją robotę, jak najlepiej zaplanować wszystko, natomiast to najistotniejsze coś w teatrze, mam wrażenie, co unosi potem przedstawienie, to jest trochę nie do zaplanowania. My możemy chcieć wiele rzeczy zaplanować i one nawet mogą zadziałać, ale jest jeszcze coś więcej, co sumuje potem te rzeczy w jeszcze wyższą wartość. Jak się to udaje, to jesteśmy szczęśliwi, ale dlatego teatr jest ciekawy, że tego zaplanować do końca nie można.